Kiedy byłam bardzo młodą dziewczynką, to myślałam, że moim powołaniem w życiu to jest być muzykiem, kompozytorem, dlatego że odkryłam, że mam zdolności do tego. Po latach, kiedy już wyszłam za mąż i urodziła się mi pierwsza córeczka, myślałam, że jeszcze przy niej będę realizowała to swoje wielkie powołanie, bycie muzykiem. I w trakcie wychowywania tej córeczki zaczęłam widzieć, że jak bardzo dużo małe dziecko potrzebuje uwagi. Wtedy też zobaczyłam, jakim wielkim cudem jest życie człowieka i ile czasu potrzebuje i poświęcenia, żeby to życie doprowadzić do tego, żeby to życie kiedyś spotkało się z Panem Bogiem. Czyli moim największym marzeniem jest, żeby moje dzieci w przyszłości dotarły do Królestwa Niebieskiego. Więc obserwując tą małą dziewczynkę, zobaczyłam, jakie to jest piękne wychowywać dziecko. Wtedy otworzyłam się na nowe życie. I tak po każdym nowym życiu wiedziałam, że to jest cudowne. I mówiłam do męża, że jeszcze jedno dziecko możemy przyjąć. I dzisiaj my mamy 5 dzieci, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zobaczyłam, że powołanie macierzyństwa to jest jedno z najpiękniejszych powołań. Nie jest łatwo, dlatego że do dzisiaj mi się bardzo chce śpiewać, bo też śpiewam. Bardzo mi się chce komponować muzykę i czasami nawet mi się udaje. Nawet mi się udaje czasami występować na koncertach i śpiewać. I jestem też przeszczęśliwa, że mam taki zawód, że mogę chwalić Pana Boga w swoim życiu za to, co mi zrobił w moim życiu. Myślę, że powołanie to jest bardzo trudna sprawa i bez współpracy, bez modlitwy i proszenia Pana Boga o to, żeby pomógł to powołanie rozeznać, nie da się samemu człowiekowi. W każdym razie ja w swoim życiu nie dałam rady sama to zobaczyć. I to nie jest tak, według mnie oczywiście, że to od razu się widzi to powołanie. Nieraz nawet w starszym wieku ludzie dopiero rozeznają, jakie mają powołanie. Są też późne powołanie do kapłaństwa i późne też powołanie do samotności albo powołanie do małżeństwa. Ale w moim odczuciu to powołanie pokazuje Pan Bóg. Każdy człowiek ma swoją osobną drogę. Nigdy nie ma podobnych losów ludzkich. Ale na pewno, jeśli człowiek o to prosi, to Pan Bóg pokazuje